Cała historyczna nawalanka o to, do kogo należą Komory i komu wolno sięgać po symbolikę straszliwej zbrodni, dla niektórych w ogóle zbrodni wszechczasów, a komu nie wolno, no wszystko uświadomiło mi, że w gruncie rzeczy nie ma takiej rzeczy, o którą by był PiS oskarżany, że coś strasznego robi, żeby nie robili tego jego poprzednicy, ci, którzy go właśnie oskarżają. No przecież sięgnięcie skandaliczne oczywiście i tak dalej, tak ditto wszystkimi krytykami, sięgnięcie po tak silny znak emocjonalny w pogoni za jakąś silną emocją, jeszcze silniejszą, jeszcze więcej, sięgnięcie w końcu aż po obóz w Auschwitz, to było do przewidzenia przecież, że jak się będzie szukać coraz silniejszych znaków, to i ten zostanie zużyty, nie jest niczym nowym. No ileż to od 8 lat słyszymy odwołań do III Rzeszy, totalitaryzmu, że jest jak w latach 30., że teraz to już na pewno, że to jest w ogóle ostatni moment, teraz też znowu słyszę, zagłada demokracji, ostateczna, wreszcie, znaczy wreszcie. Od 8 lat mówimy, ale teraz to już na pewno mówimy, bo jesteśmy wszyscy wydani na to, jesteśmy totalnie przebodźcowani, w związku z tym trzeba stale sięgać po nowe znaki emocjonalne, żeby te emocje jeszcze bardziej podkręcić, ale istota sprawy, chwyty są te same. Proszę mi wskazać, naprawdę jest miejsce na komentarze, proszę mi wskazać, co takiego zrobił Kaczyński, o co jest oskarżany, że to jest wbrew demokracji, wbrew zasadom, co wcześniej nie zostałoby zrobione przez sądy skazujące za Donald Ma Tolę, przez ABW wchodzące do antykomora czy do redakcji wprostu, przez Sejm na krzywy ryj wybierający sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których absolutnie nie miał prawa wybrać w tej kadencji, łamiący bezczelnie prawa, uchwalający jakieś prawa zupełnie bezprawne. Ktoś powie, ale Kaczyński bardziej. Tak, to zgoda, bo on od 8 lat. On rządzi bardziej, robi to samo, czego miał nie robić, na fali oburzenia przeciwko czemu doszedł do władzy, no bo przecież te łajdactwa, zwłaszcza nie wiem, po tragedii smoleńskiej, to co Tusk ze swoją ekipą wyrabiał, te kłamstwa o przekopywaniu ziemi na metr w głąb, to skwapliwe wchodzenie w Putinowi w kontrafaudę, że nic nie pozwolimy na żadne śledztwa, nie będziemy nawet trumien otwierać i sprawdzać, jakim cudem tam są trzy nogi w każdej albo po dwie głowy. To wszystko wzbudziło oburzenie, oczekiwanie, żeby wreszcie ktoś zrobił porządek i ten porządek jest robiony tak z grubsza biorąc podobnymi metodami albo czasami tymi samymi metodami, tylko bardziej. No proszę mi wskazać coś, co rzeczywiście, co państwa bulwersuje w rządach PiS-u, a ja państwu wskażę bez trudu, że to samo, tylko i może nie aż tak bezczelnie, może nie aż tak na chama, ale to już wcześniej robił Tusk za swoich czasów. Tylko nieszczęście polega na tym, że teraz, skoro PiS, a o tym już mówiłem, wytoczył silne działa, żeby wspomóc Tuska, żeby on nie stracił przywództwa, żeby PiS miał jeszcze więcej, bo on wygrywa każde wybory, wygrywa PiS. 80%, coraz większy procent ludzi to są albo na PO, albo na PiS, więc żeby ten duopol, żeby się jeszcze bardziej rozrósł, wspomożono Tuska, będzie marsz, będzie na tym marszu, nie wiem co będzie, może jakieś kościoły zostaną spalone, które staną nieopatrznie na drodze obrońców demokracji, może w demokraci, pełni ducha demokracji, zdążając na swój marsz, spotkają jakiegoś zabłokanego pisowca i go potraktują jak pan Cyba potraktował pracownika biura poselskiego. Jeżeli, nie daj Boże, to się stanie, ale coś takiego się pewnie stanie, to oczywista odpowiedź obozu antypisowskiego będzie, ale to tamci zaczęli. A tamci, to tamci zaczęli. Wzajemne, rozumiecie państwo, o co chodzi? Wzajemne usprawiedliwianie się w tym wszystkim. I cała katastrofa polega na tym, że ci, którzy są opozycją najsilniejszą, praktycznie jedyną mającą szansę odebrać władzę PiS-owi, przynajmniej teoretyczną szansę, oni wcale nie mówią, że oni to zmienią. Nie, oni tych narzędzi użyją w tym samym celu, tylko żeby było jeszcze bardziej. Giertych zostanie jakimś specjalnym prokuratorem z uprawnieniami sądu i tego, no to zadziała pewnie
mechanizm tego tam bułgarskiego Borisowa, który jest z ichniej PO, czyli z Partii Ludowej, więc on może wszystko, prawda, jemu Unia Europejska nie krytykuje go i nie przeszkadza, bo to nie jest Orban czy Kaczyński, który jest z innej bajki. Ale przecież Tusk nie ukrywa, silni ludzie, złamie prawo totalnie, bo to jest prawo pisowskie, wszystko, oczywiście złamanie prawa będzie przywracaniem prawa, no jak ktoś głupi, to niech to wierzy, a w dodatku cała ta histeria, która wszystko usprawiedliwi, bo trzeba, bo jest sytuacja nadzwyczajna, pewna taka vis maior, jak powiedział pan profesor Rzepliński, łamiąc bezczelnie prawa, których powinien być strażnikiem jako przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, no bo pewna taka vis maior, prawda, w tej pewnej takiej vis maior trzeba iść na każdą hamówę. Dziadek Waldemar Twitterowy, czyli Waldemar Kuczyński, to powiedział w dyskusji z Leszkiem Balcerowiczem, mającym jeszcze jakieś skrupuły, otwartym tekstem. Wszystko, co służy odsunięciu od władzy PiSu, jest moralne. Po prostu. I najgorsze jest to, że to jest tendencja światowa. Że ona przychodzi ze świata. Ja nie wiem w momencie, jak to nagrywam, czy Parlament Europejski pozbawi prawa objęcia prezydencji w Unii Europejskiej Węgry, ale przecież to jest bezczelna hamuwa. To jest normalnie zamach stanu wewnątrz Unii Europejskiej. To jest totalne złamanie jej zasad. Ale pierwsze? Nie. Komisja Europejska już od dawna łamie zasady. To, co z nami robią właśnie, nękając nas zakręcaniem, to już nawiasem mówiąc, nie wiem, czyście państwo słyszeli pana Reindersa, który powiedział, to nieważne, czy Trybunał Konstytucyjny zatwierdzi to ustawę o Sądzie Najwyższym, czy nie, bo oni i tak tego KPO nie odblokują, dopóki Polska nie złoży kapitulacji całkowitej, bezwzględnej, unconditional surrender, jak to się w języku generała Ulyssesa Granta mówiło. To wszystko pokazuje taką samą tendencję. To samo w Ameryce, tak? Też złapiemy Trumpa za wszelką cenę, wmówimy mu Russian collusion, choćby to była nie wiem jaka bzdura, a jeżeli się okaże, że Russian collusion było totalną bzdurą, to wymyślimy coś zupełnie innego, ale Trump nie idzie przecież do władzy, żeby procedury usprawnić, że procedury zmienić, że wrócić do demokracji, że robienie Ameryki wielką znów ma oznaczać szacunek dla tych nawet najbardziej sklerotycznych. Nie, idziemy na Kapitol, prawda? Tamci sfałszowali wybory, to my nie uznajemy tych wyborów, nie będziemy udowadniać, że je sfałszowali, po prostu idziemy, załatwiamy sprawę. Czytam właśnie książkę jakiegoś kolejnego mędrka europejskiego, wydała to jakiś coś tam, Werner Miller, coś tego, kultura liberalna to wydała o demokracji, że demokracja zagrożona, ale na czym polega zagrożenie demokracji? Że oni, populiści, robią to samo, co robiliśmy my, ale my jako liberalne elity, myśmy to robili dla dobra ogółu, żeby ten ogół, który nie dorasta, jest ciemny trochę, prawda, poprowadzić we właściwym kierunku. A teraz przyszli populiści i przejęli te narzędzia do poprawiania wyników demokratycznych i oni w niewłaściwym kierunku prowadzą. To jest dyskurs taki na poziomie Anny Applebaum, prawda, czyli jak kali przegrywać, to jest populizm, jak kali wygrywać, to jest demokracja. Tendencja ogólnoświatowa, tendencja paskudna. No dobra, ale nie mówię tego po to, żeby tu przed państwem szaty drzeć, chociaż może są ciekawi, żebym pokazał, jak na siłce dużo się udało osiągnąć, ale to na pewno nie przy tej okazji. Nie chodzi o to, żeby rwać włosy z głowy, tym bardziej, że niewiele ich już zostało. Pytanie, co my z tym wszystkim mamy zrobić? No będą te wybory, ktoś je wygra, PiS je wygra. Wiecie dlaczego państwo? Bo PiS jest amerykański, a Platforma jest niemiecka. A generalnie Amerykanie będą wygrywać z Niemcami. Ja już chyba mówiłem, to jest proxy election. To jest między partią, nie wybieramy między partią lepszego czy gorszego programu, albo lepszej czy gorszej idei. Te partie nie składają takich propozycji. Wybieramy między partią, która rządziła do 2015 roku, rządziła kiepsko i nawet nie próbuje stworzyć wrażenia, że ona będzie rządzić lepiej, ponieważ wychodzi z założenia cała jej linia programowa, że fakt, że oni zostali odsunięci od władzy, to było naruszenie porządku świata i oni ten porządek świata obiecują przywrócić, plus tam jeszcze zemsty dokonać na tych, którzy go naruszyli, a to są raczej obietnice do swoich ludzi kierowane, żeby tamci się bardziej poczuli zmotywowani, że jeszcze się zemszczą. Więc głosujemy między taką partią, która kiepsko rządziła i nie próbuje nawet udawać, że umiałaby rządzić lepiej, nie mówiąc o tym, żeby składała jakieś idące w tym kierunku propozycje, a partią, która
która rządzi jak rządzi i też wcale nie mówi, że będzie rządzić lepiej. Mówi, że więcej rozdaje niż tamta rozdawała, bo ma więcej do rozdania. I że tamci jak rządzili, to rządzili fatalnie. No, dzienniki, telewizje, cała linia, prawda, komisji, żeby się zajmować głównie tym, jak prorosyjskie były rządy przed rokiem 2015. Zresztą dlatego właśnie PiS ratuje Tuska i podaje mu tę komisję i budzi emocje, które przywództwo Tuska ocaliły w obozie lewicowo-liberalnej opozycji, że Tusk na czele opozycji jest gwarancją takiej właśnie polaryzacji wyborczej, czyli plebiscytu. Czy wolisz te rządy sprzed 2015, czy wolisz te po 2015? A to jest wymarzona dla obozu władzy polaryzacja, bo gdyby była jakaś opozycja nieobciążona tym, co było przed rokiem 2015, bo mówiła, dobra, ale usługi publiczne, ale organizacja państwa, ale to, ale tamto, no to byłaby inna rozmowa, ale takiej rozmowy nie będzie, właśnie dlatego, że tu emocje grają ogromne. I co z tym wszystkim zrobić? Najważniejsza rzecz. Jak słusznie zauważył Andrzej Krajewski w dzienniku z Gazecie Prawnej, nasza sytuacja geostrategiczna zmieniła się o tyle na razie, nie, bo ja napisałem, że to otwiera drogę do Wielkiej Polski, tak, ale na razie to tylko otwiera drogę, a my na tę drogę jeszcze nie wchodzimy. Natomiast na razie zmieniło się tyle, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych staliśmy się krajem przyfrontowym. A Stany Zjednoczone może już nie są takim mocarstwem, jakim były w wieku XX, ale wciąż są największym światowym mocarstwem i mają bardzo długą tradycję stosunków z krajami przyfrontowymi, na których ich zależy. Kraj przyfrontowy jest to taka strefa, gdzie pewne rzeczy muszą iść porządnie. I w tej chwili Amerykanie, zdaje się, zamierzają zadbać, że pewne rzeczy poszły porządnie. Nasza klasa polityczna się może całkowicie już zająć sama sobą, tylko tutaj dostanie sugestie, jaki sprzęt wojskowy trzeba kupić, jakie trzeba logistykę, jaką zapewnić. Jak będą dobrze to robić, to będzie dobrze. Nie przejmujcie się, że tam z demokracją coś tam Departament Stanu wyraża zaniepokojenie, bo on od tego jest, żeby wyrażał zaniepokojenie, ale w żadnym kraju przyfrontowym, prawie w żadnym, w którym Ameryka przez ostatnie kilkadziesiąt lat musiała lokować swoje zaplecza wojskowe, nie było jakiejś idealnie funkcjonującej demokracji. A były takie kraje, gdzie w ogóle nie było mowy o żadnej demokracji, jak Pakistan na przykład, czy Turcja, która przecież przed Erdoganem była dyktaturą wojskową, a teraz jest tylko dyktaturą cywilną, ale były jakieś pozory demokracji. Kto się tym zajmuje, a kto nie, to niech ciekaw jest, to się niech zajmie. Prawda? I nie przeszkadzało, Amerykanie nie siedzieli w Pakistanie po to, żeby tam zaprowadzać demokrację, tylko po to, żeby walczyć w Afganistanie, musieli mieć w Pakistanie swoje bazy i swoje zaplecze. I teraz też wojna na Ukrainie, proxy war, wojna zastępcza między Chinami a Ameryką, toczona rękami Rosjan, Ukraińców, wymaga szczególnej roli Polski. Nie można pozwolić, tak sobie sądzę, że tak Amerykanie myślą, żeby oddać ten teren Niemcom. Chyba, że Amerykanie stwierdzą, że mogą sobie pozwolić na to, żeby oddać ten teren Niemcom, bo przecież Niemcy kombinują, negocjują, starają się jakoś odzyskać łaskę Ameryki, nie tracąc łask Chin, co jest karkołomnym zadaniem i pewnie im się nie uda, ale są wybory w Ameryce. Ale może dojść do władzy ktoś z grona tych polityków, którzy obiecują, że wycofa zaangażowanie amerykańskie. To jest inna sprawa, że nie wycofa, bo mocarstwo to jest jak rower. Nie może się zatrzymać, bo się wywróci natychmiast. No. W najdalszych zakątkach świata Ameryka musi swoich interesów pilnować, bo musi. Oczywiście łatwo wygrać wybory, jak Roosevelt wygrał, obiecując, że za żadne skarby świata nie pozwoli Ameryki w wojnę w Europie wciągnąć. Wszystko, co robił, żeby ją wciągnąć. Powiedział, że ta wojna jest drogą do supermocarstwowości Ameryki, likwidacji mocarstwowości Francji i Wielkiej Brytanii, podziału świata binarnego między demokracją a komunizm, w tym podziale Ameryka ogromnie rosła. Barack Obama przecież też był, Joe Biden, myślałem o tym, Barack Obama jak robił te resety, to przecież Joe Biden przy nim te wszystkie resety był i tak i prorosyjski, że można by go przed komisją polską postawić, tylko problem, że się chyba nie stawi i rozliczać go na równi z Tuskiem, Sikorskim i pomniejszymi pomagierami, prawda, z tego jak robił politykę prorosyjską i proputinowską.
Ale w pewnym momencie nagle okazało się, nikt by się nie spodziewał. Ja bym się nie spodziewał, że to nagle Joe Biden staje się symbolem tak silnie zdeterminowanej do zepchnięć Ameryki, tak silnie zdeterminowanej do zakończenia rosyjskiej mocarstwowości i do daleko idącego osłabienia Rosji jako junior partnera Chin i do przekształcenia całego układu w Europie Środkowej. Więc to trochę to, co prezydent Stanów Zjednoczonych robił, nie zależy od tego, co obiecywał w kampanii wyborczej. Mówiłem to o książce Roberta Reicha, który był bliskim przyjacielem ze studiów Harry'ego, Billa Clintona i Hillary Clinton i człowiekiem ich kampanii wyborczej. Jak wygrał Clinton, no to Reich naturalną koleją rzeczy się zabrał do realizowania tego wszystkiego, co Clinton obiecywał. Po czym poleciał na zbitą twarz oczywiście, bo Clinton obiecywał wyborcom, ale wyborcy już mu nie byli potrzebni, jak go wybrali. Potrzebne były wielkie koncerny, a one miały zupełnie inne oczekiwania. I kiedy już prezydent obiecujący, że w 24 godziny zakończy wojnę z Ukrainą na przykład, zostanie tym prezydentem, nie wiadomo, to pewnie też całkowicie zmieni, jak to już zresztą poprzednio było swoją. Co jest zresztą przyczynkiem do tego, co zostało z demokracji. To jest jakaś pociecha dla nas, ponieważ to, co my mamy przed naszymi wyborami i co będzie narastać, co będzie w sosie potwornej histerii, coraz silniejszych znaków emocjonalnych podawane jako wybór między dżumą a dżumą, tylko dżumą patriotyczną polską, a dżumą nie polską, antypatriotyczną i dżumą, która kłania się bożkom narodowym i zapewnia, że będzie bronić, a potem oddaje ciała bez wielkiego oporu, a dżumą, która od razu mówi, że nie będzie się, tylko przeciwnie, od tamtych, tylko będzie błagać, żeby nam dawali pieniądze, poparcie, wszystko, bo oni, cała nadzieja na powrót do koryta jest tylko i wyłącznie oparta na tym, że Unia Europejska pomoże. No to mając taki wybór, możemy się oczywiście pocieszać, że cały świat się żegna z demokracją, w związku z czym nie mamy co tak płakać, że to u nas jakaś aberracja. Nie, ja zresztą zawsze to powtarzałem, Polska jest trendseterem narodów. To nie jest tak, że my jesteśmy zapóźnieni, my jesteśmy pierwsi, lecimy w tę przepaść, a te wielkie kraje lecą za nami. I ileż to razy już się sprawdziło, że co się u nas dzieje, wydaje się rzeczą horrendalną, na Zachodzie by to było niemożliwe, to parę lat później się okazuje, że właśnie na Zachodzie się dzieje to samo, bo dokładnie te same procesy zachodzą. Jak daleko one zajdą? Na razie jest tak. Zajdą tak daleko, jak Amerykanie pozwolą, bo zakładam, że jednak to oni wygrają te wybory na jesieni. W związku z tym taki Pakistan. Dokładnie, bo nie ma materiału na... Ja chciałbym, jestem z sercem republikaninem, ale republika wymaga klasy średniej i kadry jakichś republikańskich polityków. W momencie, kiedy klasy średniej nie istnieje, no bo budżetówka to nie jest żadna klasa średnia, wbrew temu, co się jej samej wydaje, a politycy są całkowicie plemienni na stawie Hutu i Tutsi, którzy uważają, że każde ich działanie jest z góry rozgrzeszone, bo tamci zaczęli pierwsze, no to ci Amerykanie, zdaje się, tak jak w Pakistanie, będą jedynym gwarantem jako takiej stabilności i bezpieczeństwa przeciętnego obywatela. Problem zaczyna się w momencie, kiedy kraj przyfrontowy przestaje być krajem przyfrontowym. Bo z Pakistanu, razem z Afganistanem, Amerykanie się wycofali. Nie tak spektakularnie, jak się wycofywali z Afganistanu, ale skoro się stamtąd wycofali, to i Pakistan przestał im być potrzebny i taki znowu ważny. I co się tam dzieje od czasu wycofania się Ameryka z Afganistanu? No to państwo popatrzcie i myślmy o tym zawczasu. Póki czas jeszcze. Póki możemy. Chyba, że nie możemy.